niepełnosprawność w Afryce. Jak choroba czy kalectwo są postrzegane przez Afrykańczyków? Ogólnie Afrykańczycy uważają chorobę, kalectwo czy śmierć jako nienormalny wypadek. Coś, co się przydarzyć nie powinno. I zasadniczo jest to jakby owoc działania złego, złych duchów, czy wpływu złych ludzi na drugiego człowieka. Więc jest to jakieś przekleństwo, jakaś przeszkoda, która wymaga poszukiwań, skąd się to wzięło, dlaczego się tak stało, kto zawinił. Często choroba, podobnie jak i w Starym Testamencie można to porównać, jest stawiana na równi, również z pewnym moralnym jakimś nieporządkiem. No więc nie można tych dwóch aspektów oddzielić. Choroba jest postrzegana czasem też jako interwencja ze strony przodków, którzy przez to nieszczęście starają się zwrócić uwagę, że ktoś z rodziny, zwłaszcza ten dotknięty chorobą, albo jego najbliżsi musieli uczynić coś złego, stąd kara, która ich spotyka. Nie trudno się domyślić, że to jest jakby takie przekleństwo, które ciąży. Ludzie niepełnosprawni, czyli dotknięci trwałą chorobą, zwłaszcza tacy paralitycy, z drugiej strony są tolerowani, powiem w ten sposób, w rodzinie. Skoro już są, starają się im ludzie pomóc. Natomiast jest to pomoc tylko taka strukturalna. Niezbędne minimum jest im dostarczone. Natomiast żeby ktoś z rodziny miał taki szlachetny cel, żeby tego człowieka postawić na nogi, żeby mu pomóc, sfinansować jakąś operację, to już w ogóle prawie, że nie do pomyślenia. Taki człowiek ma prawo żyć, dostanie coś do jedzenia, w jaki sposób go tam uchowają przy sobie, natomiast nie ma żadnych praktycznie ośrodków, żadnych domów, pomocy społecznej, więc tego typu ludzie są skazani na życie w takim swoim stanie, radzenie sobie często w nędzy, niedostatku, no ale pośród społeczeństwa. Dlatego pomoc zorganizowana, czy szpitale dla leczenia osób niepełnosprawnych, to jest nowo. I to jest faktycznie rzecz przyniesiona przez Kościół, przez misjonarzy i która toż sprawa jest motywowana fundamentalnym przesłaniem o miłości bliźniego, tego, że choremu trzeba pomóc i spróbować go podnieść. Stąd właśnie całe dzieło, którego autorem jest w Czadzie, konkretnie nasz brat Michel Dembo, który doprowadził do, przez lata, już teraz jest prawie 40 lat, jak założono szpital, właśnie pomagający ludziom niepełnosprawnym i on był właściwie od początku nowatorem. Wcześniej ludzie jakby nie widzieli, że cokolwiek można zrobić w tej domenie. No także to jest takie rewolucyjne i bardzo ważne dla zmiany mentalności lokalnej. Także jest wielka radość, jak się ludzie podnoszą, jak mogą choćby o kulach, ale przemieszczać się na własnych nogach, jak próbują choćby na wózku, ale już nie czołgać się, nie chodzić na czworaka po ziemi, tylko na wózku trzykołowym takim poruszać się. No to jest rzecz, która naprawdę ludzi cieszy.